ile trzeba wyłożyć pieniędzy, żeby się rozwieść. Wcale to nie jest takie proste, bo po pierwsze trzeba popatrzeć, jakie są koszty urzędowe, jakie są koszty sądowe. Koszty sądowe nie są od 2005 roku znaczące, jeśli chodzi o sprawy rozwodowe, bo opłata sądowa wynosi 600 zł. To nie jest jakaś szczególnie duża kwota. Jeżeli małżonkowie rozwodzą się w sposób ugodowy, czyli bez orzekania o winie, to finalnie w wyroku sąd rozstrzyga to w ten sposób, że nakazuje kasie sądu zwrócić stronie powodowej 300 zł z tych 600 zł, które wniosła wnosząc pozew. A poza tym od drugiej strony zasądza 150 zł na rzecz strony powodowej. Czyli realnie rozwód, jeżeli będzie orzeczony bez orzekania o winie, kosztuje strony po 150 zł. Oczywiście to jest kwestia opłat urzędowych. Do tego dochodzi opłata wynagrodzenia pełnomocnika, chociaż nie w każdej sprawie pełnomocnik będzie potrzebny. Jestem zwolenniczką tego, żeby tylko w sprawach konfliktowych, tam gdzie ludzie rzeczywiście muszą szczególnie zadbać o swoje interesy, tam na pewno pełnomocnik będzie potrzebny. Ale często jest tak, że nie ma takiej konieczności. Jeśli chodzi o kwestie wynagrodzenia pełnomocników, to jest bardzo różnie i to zależy też od regionu kraju, od tego, o jakim mieście mówimy. To jest pewnie oczywiste, że w Warszawie te stawki będą największe, a w mniejszych miastach będą mniejsze. Średnio te widełki wynagrodzenia pełnomocnika, też zależne od tego, czy rozwodzimy się bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem o winie, no bo rozwód z orzekaniem o winie, czy z innymi kwestiami spornymi, niewątpliwie będzie trwał dłużej i będzie wymagał po stronie pełnomocnika dużo większego zaangażowania, większej aktywności, więcej pracy. Widełki, jakie mogę wskazać w Polsce za prowadzenie spraw rozwodowych, to jest od powiedzmy 2000 zł do około, nawet się zdarzają stawki i 20 000 zł za prowadzenie sprawy rozwodowej. To wszystko zależy, tak jak powiedziałam, od regionu kraju, to wszystko zależy też od stopnia skomplikowania sprawy. Ale nie zawsze ten pełnomocnik będzie konieczny w sprawie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.